Mateusz. Dzień dobry. Na poprzednim moim filmie mówiłem Ci na temat chaosu, jako przestrzeni swobodnej kreacji. Mówiłem Ci też, że po tym chaosie trzeba się jakoś poruszać, żeby mieć wpływ na świat widzialny, trzeba się nauczyć jego reguł, poznać jego prawa. Dzisiaj chciałbym dać Ci kilka wskazówek. Kilka wskazówek na temat, jak się poruszać, co zrobić, żeby móc swobodnie poruszać się w tym chaosie, a dzięki temu wpływać na świat widzialny i zmieniać go. Oczywiście, bo po to w to wchodzimy. Pierwszym tematem jest: naucz się wierzyć w niewiarę. Nie tylko naucz się wierzyć w niewiarę, spraw, aby niewiara stała się Twoją wiarą. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że tak jak już Ci mówiłem, chaos rządzi się swoimi prawami i wpływając na ten świat musimy uwierzyć w prawa chaosu, które są zupełnie inne, często dla nas niezrozumiałe. Musimy przestać ślepo wierzyć w to, co do tej pory było dla nas oczywiste. Musimy przestać wierzyć w te reguły, które tutaj w tym świecie rządzą. Zobacz, gdyby na przykład, weźmy przykład lewitacji. Istnieją takie przypadki, zdecydowanie są potwierdzone przez świadków. Są ludzie, mnisi, którzy lewitują. Gdyby ten mnich od początku uwierzył w te zastane prawa, według których lewitacja jest niemożliwa, jest wbrew wszelkim regułom, nawet nie próbowałby zaczynać. Nie lewitowałby. A gdyby nawet próbował, nie udałoby mu się, bo jego wiara w niemożliwość przekreśliłaby taką możliwość. Musisz nauczyć się kwestionować wszelkie zastane reguły. Wszelkie prawa, które rządzą tym światem, są do zakwestionowania. Musisz przestać wierzyć ślepo w to, co Ci powiedziano, w to, co w zbiorowej świadomości zostało przez lata wryte. Przestań w to wszystko wierzyć. Zacznij obserwować bardziej życie niż Twoją interpretację życia. Jeżeli zaczniesz obserwować ten świat trochę bardziej jako widz niż jako uczestnik wydarzeń, zorientujesz się, jak wiele może się zmienić. Zorientujesz się, że to, w co wierzymy, co ślepo wierzymy, co przeszkadza nam w kreacji rzeczywistości, jest wiarą w interpretację rzeczywistości, nie wiarą w rzeczywistość jako taką. Widzisz coś, od razu nasuwa się interpretacja, która została wbita do głowy. Wierzysz w to, poprzez to nie możesz działać. Gdyby Einstein od razu ślepo stosował się do wszelkich zastanych praw fizyki, nie mówię, że one są nieprawdziwe, nie bądź pan, bo praw fizyki pan nie zmienisz. Natomiast przyjrzał się tym prawom fizyki, znalazł luki, znalazł miejsca, w których coś nie grało i stworzył teorię względności, prawda? To jest ten sposób, w który trzeba podchodzić do rzeczywistości. Rzeczywistość, która jest sobą, a nie narzuconą Ci interpretacją rzeczywistości. Weźmy inny przykład. Jak wiesz, pewnie z któregoś z moich poprzednich filmów mam psa czy lisicę. Teraz to już jest dostojna matrona, natomiast w młodości była bardzo wszędobylska, bardzo ciekawa. Wszystko musiała zwiedzić, zobaczyć, spróbować. Przeskakiwała przez różne przeszkody, wchodziła w różne dziury, między innymi przeskakiwała przez płotko. Przed każdym płotkiem chwilę się zastanawiała. Mówiłem tak, skacz. Skakała, udawało się, cieszyła się. W jednym miejscu był płotek nie wyższy od innych, ale zależałoby mi w tym miejscu, żeby nie miała tej swobody ruchu. Z różnych powodów, nieważne teraz. Mówiłem nie, nie dasz rady. Prowadziłem ją do przerwy, gdzie tędy wyjdziesz. Cóż, uwierzyła w to. Uwierzyła nie w rzeczywistość, bo płotek nie był wyższy od innych. Uwierzyła w interpretację rzeczywistości. Nigdy przez ten płotek nie przeskoczyła. Tak jest z Twoim życiem, tak jest z Twoim umysłem. Jest mnóstwo płotków, mnóstwo przeszkód.
których nie możesz pokonać poprzez swoją wiarę. Poprzez swoją wiarę w to, że nie możesz ich pokonać. W rzeczywistości, kiedy uwierzysz w niewiarę, kiedy zamiast ślepo wierzyć w to, że nie dasz rady, spróbujesz znaleźć sposób, ten sposób się znajdzie. Ten sposób się znajdzie w chaosie. Pokonasz. Pokonasz tą przeszkodę, osiągniesz to, czego chcesz. Tylko musisz nauczyć się wierzyć w niewiarę. Następna sprawa. Nic nie ma znaczenia. Może nie całkiem tak dosłownie, ale w Twoim działaniu, w Twoim życiu jest wiele spraw. Do niektórych rozwiązań, do niektórych sposobów przykładasz wielkie znaczenie. Też dlatego, że zostało Ci to wbite do głowy albo samo Ci się wbiło w głowę. Tak naprawdę, wiem, że nie mówi się tak naprawdę, tak naprawdę nie wiemy, co ma znaczenie. Jeżeli wpływamy na tą zaistniałą rzeczywistość poprzez prawa chaosu, poprzez działanie w chaosie, który jest rzeczywistością przeplatającą się ze światem widzialnym, jeżeli działamy tam, wtedy zupełnie co innego może mieć znaczenie. Działajmy jak najlepiej potrafimy. Z obserwacji patrzmy, co przynosi najlepsze efekty. Ale nie przykładaj zbyt wielkiego znaczenia. Przy przyłożeniu znaczenia pojawiają się wątpliwości. Wątpliwości, które blokują Twoje możliwości rozwoju, Twoje możliwości działania. Rób to, co uważasz. Do niczego nie przykładaj znaczenia. Bardziej tutaj się opieraj na wyczuciu niż na zastanych prawidłach. Często zdarza się, nie wiem, przynajmniej w moim wypadku, że prowadzę jakieś dyskusje. Prowadzę dyskusje, które chciałbym, żeby skończyły się za jakby obopólnym zaakceptowaniem jednego stanowiska i nie idzie. Nie idzie. Strasznie się staram, używam argumentów, które wydają mi się niezwykle ważne, istotne i nie idzie. W pewnym momencie mówię coś, co pozornie nie ma zupełnie związku z tym tematem, co według mnie nie ma żadnego znaczenia. I w tym momencie ta druga osoba mówi, no tak, rzeczywiście, biorąc to pod uwagę, wyciąga swoje wnioski i dobrze, dogadaliśmy się. Przykładając zbyt duże znaczenie, niszczysz cel. Uświadom sobie, że tak naprawdę nic nie ma znaczenia. Nie wiesz w to wszystko, co zastajesz w swoim życiu. Obserwuj życie, kreuj swoją rzeczywistość. Szukaj w życiu luk. Szukaj luk, w którym przejawia się chaos. Ten świat widzialny pozornie jest niezwykle uporządkowany. Natomiast jest mnóstwo luk, mnóstwo paradoksów, poprzez które wpływa chaos. Chaos, w którym Ty, znając moje poprzednie filmy, działasz, kreujesz. Chaos, dzięki któremu zmieniasz tą rzeczywistość. Zmieniasz tą rzeczywistość na lepszą dla siebie przede wszystkim. Bo jeżeli Ty nie będziesz w pełni szczęścia i zadowolenia, ciężko Ci będzie zmieniać ten świat dla innych. Czyli działasz dla siebie, poprzez to dla swojego otoczenia, poprzez swoje otoczenie działasz dla całego świata. Jesteśmy tu po to, żeby ten świat zmieniać go na lepsze. Jesteśmy po to, żeby na niego wpływać, ale najpierw musimy wpłynąć na swoje życie. Musimy odmienić swoje życie, stać się lepszymi, szczęśliwszymi, pełnymi zadowolenia z życia. Rzeczywistość, zmieniaj świat. Zapraszam do grona mistrzów. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. I nie zapominaj o innych istotach, o innych ludziach, zwierzętach, o bytach niematerialnych. Troszcz się o to wszystko, ale najpierw zatroszcz się o siebie.
zobaczenia.